głównym przesłaniem pierwszej niedzieli Wielkiego Postu w tym roku są słowa Pana Jezusa, które czytamy właśnie wtedy, słowa zawarte w Ewangelii Świętego Marka. Przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Uwierzyć w Ewangelię znaczy to przede wszystkim uwierzyć, że Pan Jezus jest prawdziwie Synem Bożym i że całym swoim życiem, nauczaniem, cudami, a przede wszystkim swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem otworzył nam na nowo drogę do Ojca. Swoim zmartwychwstaniem przekreślił zapis starodawnej winy, to znaczy przekreślił tę przepaść, jaka powstała między człowiekiem a Bogiem po grzechu Adama. W to mamy uwierzyć, że Chrystus jest sam zbawieniem, że niesie nam zbawienie i że ta wiara do nas, od nas domaga się określonego nowego postępowania, innego patrzenia na siebie, na świat, na otaczające i dotykające nas wydarzenia. Myśleć o nich i przeżywać je w świetle tego, czego nauczał Pan Jezus i czego od nas się domaga, zwłaszcza w przykazaniach miłości Boga i miłości bliźniego. I stąd Wielki Post jest wielką okazją do tego, aby oczyścić własne serca i przyjąć radosnym nastawieniem to zbawcze orędzie Chrystusa. Oczyścić własne serca, to znaczy przyjąć praktyki pokutne. Trzeba się modlić, zgodzić się na post i jednocześnie myśleć o innych w postaci dzieł miłosierdzia, zwłaszcza w postaci jałmużny okazywanej innym ludziom bardziej niż my, potrzebującym wsparcia, by móc godnie żyć jako człowiek. To jest główne przesłanie Wielkiego Postu, ale to, które przeżywamy obecnie w archidiecezji krakowskiej i w Polsce, związane jest także i powinno być związane z przygotowaniem naszym wewnętrznym na beatyfikację sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej. Ona będzie miała miejsce 28 kwietnia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Postać ta wyraźnie pokazuje sobą, co to znaczy w pewnym momencie przyjąć Ewangelię Chrystusa, Boże orędzie i zmienić swoje życie, swój sposób patrzenia na siebie, na drugiego człowieka. Jak sama wspominała w pamiętnikach pisanych już po latach, początkowo była daleka od Boga. To, że chciała być pielęgniarką i służyć innym, wynikało z pewnego imperatywu moralnego, który w niej tkwił. Uważała, że to jest po prostu obowiązek. Dopiero powoli odkrywała, spotykając się z ludźmi chorymi, opuszczonymi, biednymi, to właśnie te spotkania sprawiły, że stała się prekursorką tego, co dzisiaj nazywamy hospicjum domowym. Więc spotykanie się z takimi ludźmi pozwoliło jej odkryć coś niezwykle ważnego. Sens cierpienia, także umierania. Człowiek może odnaleźć jedynie, jeżeli przede wszystkim w tych trudnych chwilach złączy z cierpiącym Chrystusem, który utożsamił się z każdym cierpiącym człowiekiem. I naraz ona odkrywa, że jej służba jako pielęgniarki, jako tej, która wychowuje kolejne zastępy pielęgniarek, ma charakter zbawczy, a jednocześnie pozwala osiągnąć pełnię swojego człowieczeństwa z najpiękniejszych, najbardziej głębokich Bożych inspiracji, czerpiąc po to, by iść na spotkanie drugiego człowieka, który nie może wprost egzystować bez pomocy ze strony innych. Tego uczyła. I o tym świadczyła, zwłaszcza w tym okresie już bardzo dojrzałym swego życia. Co więcej, miała w sobie tyle mocy i odwagi, by zbliżyć się do arcybiskupa, a potem kardynała Karola Wojtyły w Krakowie, by pokazać sens służby biednym, opuszczonym, samotnym ludziom. By tworzyć
duszpasterstwo służby zdrowia, by inspirować także przyszłych kapłanów do tego, aby widzieli wokół siebie ludzi czekających na wsparcie. I to nie przede wszystkim materialne, ale duchowe, ewangeliczne. Ta postać pięknie wpisuje się w to, jak należy nawracać się, jak żyć Ewangelią. Ta postać Hanny Chrzanowskiej może być dla nas wspaniałym wzorem, jak przeżywać rozpoczynający się Wielki Post. Mówiliśmy, że ma być to czas modlitwy. Wspaniałą okazją do tego będą kościoły stacyjne, to już będzie ich druga edycja w Krakowie. Wspólne pielgrzymowanie od kościoła do kościoła przez kolejne dni Wielkiego Postu, by razem z miejscową wspólnotą, czy to parafialną, czy zakonną, przeżywać czas Wielkiego Postu. Czas szczególnie wzywający nas do tego, abyśmy poszerzali swoje serca na wzór serca Chrystusowego, by swoją miłością miłosierną ogarniać innych, a w ten sposób także przemieniać własne serca. Bardzo zachęcam do przeżywania tych pielgrzymek szlakiem kościołów stacyjnych, bo wiem o tym ze świadectwa wielu ludzi, nie tylko z Krakowa z zeszłego roku, ale już wcześniej w Łodzi, gdzieśmy zapoczątkowali ten zwyczaj kilka lat temu, że dla wielu osób takie pielgrzymowanie niemal codzienne było cudownym przygotowaniem się do zbliżających się świąt wielkanocnych. Że to były właściwie takie rekolekcje odbywane każdego dnia. Będziemy się bardzo cieszyli, jeżeli w tym roku w kościołach stacyjnych będzie was, drodzy siostry, bracia, wielu właśnie w tej wspólnocie pielgrzymującego ludu Bożego, który chce iść z Chrystusem i za Chrystusem po to, aby nieść zbawienie całemu światu mocą Ducha Świętego. Niech ten czas, i to są moje życzenia, będzie dla was, moi drodzy, bracia i siostry, czasem prawdziwie błogosławionym, czasem odnowy, czasem pełnej, radosnej odpowiedzi na to, do czego nas wzywa Pan Jezus. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.